Cześć, witajcie na moim kanale, ja jestem Cookman. Teraz widzicie ekran ładujący się Amulety SingStation. Jest to kolejny odcinek poświęcony Raspberry Pi 4 i kolejna składanka. Jak już mogliście zobaczyć sobie na intrze, jest to składanka od Damaso. Jest to 256 GB Nostalgia Trip V3 Ultra RP4 Damaso. I muszę przyznać, że zobaczycie, że jest to całkiem niezła składanka. Przede wszystkim dźwięk działa w niej. Nie, to żeby to była jakaś tam złośliwość wobec innych, którzy tworzą składanki. Ale sobie przyłączymy do reszty. Sobie tutaj usiadam. Sorry za ten hałas. Mam taki dziwny fotel na razie, muszę niedługo go zmienić. Przejdziemy sobie do All Games. O, All Games. 7553 na 256 GB. Ja bym to akurat na karcie 512 GB. Nie rozszerzyło mi się. Bez problemu podejrzewam, że można to rozszerzyć sobie. Ponieważ jest to RetroPie, to pewnie można uruchomić to z dysku USB. Ja to uruchamiam z karty microSD. Fajny motyw wybrany, dorobiony, przerobiony troszkę jest. Więc spoko. Mamy 1100 gier na automaty. Neo Geo AS140, to jest Neo Geo zwykłe. Sega Naomi 52 tytuły, Open Board 57 tytułów, Atari 2600 gier, Atari 7858 gier, Famicom 127 gier, Famicom Disk System 144 gry i NES 779. Widzicie, tu jest Famicom, a tu jest NES, czyli są japońskie i są reszta świata. Do tego jest 140 haków na NES-a. Do tego mamy Super Famicom, ma taki fajny kolorowy Castlevania 4 to jest. 182 gry. I tu jest SNES, Super Nintendo Entertainment System, bo tu jest Super Famicom, czyli japoński. A tutaj jest amerykański. 182 plus 783. I tutaj jest ten MSU One Chip, czyli to jest taki jakby dodatek. Ja to myślałem, że to jest przystawka do SNES-a, CD. A to tak naprawdę to jest jakby potencjał, nie wiem jak to nazwać. To miała być przystawka, ale w końcu chyba to nie wyszło. I po prostu fani przerabiają gry i dodają ścieżki audio, albo jakieś filmiki, albo coś takiego. 20 gier. SNES Hack. Haki 78 gier, Nintendo 64 46 gier, Nintendo Game Boy 562 gry, Nintendo Game Boy Color 537 gier, Nintendo Game Boy Advance 101 gier, Nintendo Virtual Boy 24 gry, NEC Home Electronic PC Engine CD 17 gier, NEC Home Electronic Turbo Graphics 1696 gier, Super Graphics 5 gier, MS-DOS 16 gier, Amiga 93 gry, Sharp X 68019 gier, PCFX 1 gra, SCUM 4, porty 6, Panasonic 3DO 3 gry, PlayStation 183 gry, PlayStation Portable 28 gier, Sega SG 1066 gier, Sega Master System 256 gier, Sega Genesis 759 gier, Sega Genesis Haki 76 gier, Sega Mega Drive japoński, musieli dopisać niepotrzebnie, bo Genesis jest amerykański, Mega Drive jest japoński, 26 gier. Sega Game Gear 248 gier, Sega 32X 30 gier, Sega CD 60 gier, Sega Saturn 30 gier, Sega Dreamcast 100 gier, OS Desktop, czyli pulpit to Raspberry Pi jest, i jest też Steam i są opcje i jest zasilanie i koniec. Trzeba przyznać, że zbiór jest, powiedzmy, w pewnych miejscach troszkę brakuje, ale jest to dobra podstawa do tego, aby stworzyć swoją składankę na tym. Czyli jeżeli ktoś chciałby stworzyć, to jest to godne polecenia, bo jest tutaj dużo platform, które są fajnie zrobione, nie? Szczególnie oczywiście Atari czy tam Famicom można sobie dorzucić więcej tych tytułów, ale fajnie, że jest oddzielona ta sekcja, sobie wejdziemy w nią, zobaczymy jak to wygląda. Widzicie, jest ten obrazek, jakby okładka. Ciekawy jestem, czy są przerobione wszystkie, czy są jakieś z NES-a, czy z NES-a. Chyba są przerobione wszystkie, no spoko. Z tym, że ja na przykład na to znalazłem Another World.
jest bardzo fajnym filmikiem, dlatego skapnąłem się, że coś jest nie tak, bo to jest taki jakby remake zrobiony fan-made na YouTubie, można sobie ten filmik znaleźć i on jako intro się uruchamiał. Tak samo na przykład w flashbacku było intro z tego flashbacka remake'a, w cudzysłowie remake'a, który wyszedł na PlayStation 3. Tutaj tych gier nie ma, są te podstawowe 20, ale tych tytułów jest zdecydowanie więcej. Wyjdziemy sobie z tego, zaraz żebym przycisku nie pomylił, tu są haki, ale też fajnie, bo te haki, macie haki i są też filmiki, są też jakieś tam a la okładki czy coś takiego, więc spoko. No, Copa Libertadores, ktoś sobie zrobił Donkey Kongi, spoko, oczywiście Legend of Zelda przerobione, Mario, Soniki i tak dalej, spoko to wygląda. Wejdźmy sobie tutaj, gdzie jest mało, Super Graphics, nie wiem dlaczego jest tak mało, tych gier jest zdecydowanie więcej, te gry trochę sporo zajmują, może dlatego. MS-DOS, to jest ciekawostka, tutaj oczywiście dwie dyspozycje odpadają, ale tutaj nie ma, widzicie. Jak sobie wejdziecie, to o, troszkę zrąbane to jest. Mi też się ten DOS box schrzanił trochę na Retropaju. Może to jest powód. Amiga. Zobaczmy sobie Amigę. Amibery, Agony, Alien Breto, Zalot. Nie wiem, czy jest coś tutaj z Amigi 1200. Szybko sobie przejrzymy. GOTS, spoko. Lotusy. Ta Hammer, nie ma Prince of Persia, Boo, Original Dangerous, Super, Sensible World of Soccer, Soccer Kit. Nie no, fajne zestawienie, o, Super Frog, Liana Caesar, yeah, Turikany są 3. Nie no, spoko, spoko składanka. Tutaj jest jedna gierka tylko. Można więcej mieć, można więcej mieć, ale dużo więcej. Skum jest Baby Z. No taki Baby spoko, Maniac Mansion nie ta wersja, ta jest wersja, to jest chyba dosowa wersja, ale to ktoś może miał sentyment. Ja taką składankę sobie robię, może będzie zainteresowanie, jak ją skończę, sobie od czasu do czasu przy niej grzebię na Odroida N2+. I tak właśnie sobie dorzucam każdą platformę, którą miałem w życiu i zostawiam sobie tylko tytuły, w które grałem. Panasonic 3DO, co tu mamy? W ogóle porażka, nie? Ta gra to był śmieć ogólnie. Ta gra to wygląda jak śmieć, a ta gra była super, ale automatowa wersja była lepsza. Więc nie wiem, dlaczego na Panasonicu nie dodali lepszych tytułów, tym bardziej, że były typu Rayman, typu Outer World, czy Outer World, albo Out of This World. Dobra, zobaczmy Sony. I zobaczymy sobie Sony, uruchomimy Sony za jakiś tytuł. Czy są jakieś wstawki, czy nie. Crasha standardowo. Jedynkę sobie uruchomimy tym razem. Zobaczymy, jaki emulator się uruchamia. Ciekawostką jest to, że ja ostatnio się bawiłem Batocerą. Na kolejnym sprzęcie uruchomiłem Batocerę na TV Boxie. O, fajna ramka nawet. Co prawda Nintendo, nie, no Genesis, czyli taki miks totalny. Spoko. Jeżeli jest na wszystkich platformach, to podobały mi się ten składanki od Virtual Mena, te automatowe w szczególności, gdzie każda gra miała swoją ramkę. Jeżeli ktoś chciał grać 4x3, to ale źle skonfigurowany emulator. Masakra. Jest są włączone wygładzacze wszystkie możliwe. Fakt. Ale strasznie to wygląda. Ja pierdzielę, ale zrąbali. Raspberry Pi jest za słaby, żeby uruchamiać emulator PlayStation 1 z filtrami wygładzającymi piksele. Kurde, skupło jest. Ja się odzwyczaiłem od tego. O. Dlaczego w krótkim czasie robię drugi materiał odnośnie składanki? Bo jeszcze jedną składankę chciałbym skończyć, a już się zbliża termin ważnej premiery dla mnie, bo wreszcie pokazującą moc sprzętu. Ratchet & Clank Rift Apart wychodzi na PlayStation 5 i się troszkę jaram, ale nie ze względu na to, że to jest Ratchet & Clank, tylko się jaram tym, że wygląda niesamowicie.
Zobaczmy sobie Sega CD, czy ktoś tutaj ma podobny gust do mnie. Nie ma Duny. Jest Jaguar, spoko. I nie ma Heart of the Alien. Ja, no trochę mało tych, to tak. I strasznie nierówno. Tu mamy okładkę 2D, tu mamy okładkę, powiedzmy, w cudzysłowie 3D. Więc to jest do poprawy. Ale ogólnie, jeżeli... O, Saturn. Zobaczmy, co jest w Saturnie. Ogólnie Saturna, jeżeli bym już wrzucał na Raspberry Pi, oczywiście ja wrzuciłem tam do tej kolekcji 512 giga i tak dalej, ale jeżeli miałbym teraz wrzucać, to bym wrzucał gierki dwuwymiarowe. O, coś takiego, to jest Golden Axe, nie? Tak. Albo coś takiego, bo one jeszcze w miarę jakoś chodzą na tym Raspberry Pi, ale jeżeli chodzi o gry trójwymiarowe, to jest po prostu rzeźnia. Panzer Dragony super, że są. Ciekawe jestem, jak zrobił tego. A nie, bo nie ma. To Cwaj był na jednej płycie. CHD. Saga była na czterech płytach. Tu są oddzielnie płyty. Właśnie, zobaczmy sobie PlayStation, jeszcze wrócę. Czy jest jakiś tytuł, co był na kilku płytach? Dino Crisis nie były. Driver był na przykład, zobaczmy. PvP, czyli przerobiony z PlayStation Portable, spoko. PvP, czyli nie z tymi dziwnymi skrótami, tylko standardowo z tego. Dobra, zobaczymy dalej. Jakieś platformy, gdzie jest, był chyba Dreamcast też, nie? Jest Dreamcast. Zobaczmy, czy tutaj coś jest dwupłytowego. Na razie nie widzę. Zobaczymy sobie też, zaraz uruchomię jakiś tytuł. To chyba jest Atomic Wave, nie. Aha. To są gierki jednopłytowe, nie widzę tutaj. Soul Calibur. Tak jest, nie wrzucił żadnej gierki dwupłytowej. Czy tam czteropłytowej. To ta wstawka tutaj to jest wstrętna, po prostu ja nie wiem, ja to... Kwadraciak jakiś taki wstawiony, to nie Dreamcast jest. Czy można przyspieszyć startem? Można przyspieszyć startem, jest skonfigurowany pad, czyli robią postępy, bo pamiętam pierwsze składanki, które wychodziły, miały Dreamcasta, to trzeba było ręcznie konfigurować sobie jeszcze pada do danego emulatora. No bo to szczerze, pojawił się ciekawy emulator do PlayStation 1, bo zacząłem mówić, że uruchomiłem. Pojawił się taki popularny ostatnio, aktualizowany. Jak on się nazywa? Jej, teraz nie przypomnę. Będę pokazywał kolejną skonankę z Batocery, to wam pokażę. To jest podciągnięta rozdzielczość. Ale działa to nawet płynnie. A, bo to jest Red Dream. Spoko. Ja ogólnie nie lubię... Zobaczymy sobie tutaj, co on ustawi na wideo. No, 1280 na 720 i dlatego to jakoś tam wchodzi w ramach. No, jakbyśmy włączyli klatki, żeby pokazywało, to tak już do końca nie będzie pięknie. Dobra, wyjdziemy sobie z tego, lecimy szybko dalej. Z dyską nie będziemy uruchamiać. Nigdy nie używałem tego Steama. Zobaczmy sobie opcje, jak są Audio Tools, ok. No, Audio Fix, patrzcie. Jakieś dziwne audio, dobra. Aha, tutaj są te ustawki pod te pistolety, które tworzą. Pani. Sinclair Raycast Redivar Scum Amiga Auto Install. Ciekawe, co to jest. RenderPy, this will be installed the Amiga required files and folders to work with the AmiBear and VHL load. Aha, ciekawe. Czyli z automatu możecie sobie, a to co? Quick script. Ciekawe. A tu jest jeszcze wow. Ciekawe, tylko że nie wiem, po co aż tak sobie komplikować sprawę, bo te wszystkie VHD load są dostępne w internecie, można sobie ściągnąć.
z jakichś tam stron, je wrzucacie do batocery i to wszystko działa, więc nie wiem po co się bawić w instalację czy coś takiego. Diabla tam teraz, All Games. Ogólnie jest składanka, co to jest, OpenBorp, nie, chyba standardowe. Fajnie te Battletoads wyglądają tutaj. Ciekawe czy są Golden Access, jest jeden tylko. Ale to jest taki sobie, mi się bardziej podobał ten remake, bo fajnie zrobili, pociągnęli rozdzielczość. Nintendo. WCW, ktoś lubi wrestling tutaj. Jest Zelda, to jest dobrze. Zobaczmy sobie jeszcze na przykład coś z Game Boy Advance, jak wyglądają ramki. Tamta ramka była przy 4x3, Game Boy ma troszkę inne proporcje, czy będzie rozciągnięte do 4x3? Aha. No to mogli się bardziej postarać. No Game Boya rozszerzyć. Ale widać, że Game Boy się uruchamia, czyli w tak zwanej rozdzielczości Core, czyli z rdzenia... Aha, to już gram. Nie grałem w Addams Family nigdy na tym. Do góry mam skakać. Co za głupie. To jest Addams Family. Ale co mam, jak Donkey Kong skoczyć na sam czubek, czy co mam zrobić? Ale mnie zabiją. Coś ja. O. Dobra. Play Squid Again. To jest nowa opcja. To nie tylko na tej składance, bo już w paru przypadkach się zdarzyło, że była. Ten obcy był dziwny, grałem w niego. To wychodzenie, że trzeba podwójnie kliknąć, to nie tylko na... Nawet nie tylko na RetroPie'u, bo chyba na BDC, że też jest taka opcja. W ogóle wyszła, mówiłem już o tym. O! Tu bardzo ładny Dreamcast. Zmodowany, zarąbiście. Fajny. Mój jest przezroczysty. Ale jest, ten jest malowany jakiś, tak jak ktoś go malował. Ja sobie swojego... ten... Muszę sobie poszukać jakieś naklejki w internecie stalowe, bo zrobiłem sobie przezroczystą, obudowa mi przyszła i no, przezroczystego Dreamcasta. Zamawiałem w Chinach. I przyszło w ciągu 2 tygodni. Jest sukces. Zobaczmy sobie to PSP jeszcze. Zobaczmy Outrun, jak będzie chodził. Outrun. Nie, chyba chciałbym wam zaprezentować PlayStation TV, czyli PlayStation Vita TV, jak to tam zwał. W Europie jest PlayStation TV, ale nie mylić z jakimś tam telewizorem PlayStation typu PlayStation 2, które było kiedyś dostępne. Zastanawiałem się, czy nie kupić na naszym polskim portalu aukcyjnym. W końcu nie kupiłem i chyba Archon ten egzemplarz kupił, który ja się zastanawiałem. O, analog. Dobra. Coś tutaj... Dobra, już wiem, co jest za emulator. Kurde, ja dlatego chyba nie lubię... tego... PSP na... na RetroPie'u, bo sterowanie jest tutaj strąbane i co ciekawe, tam jest problem z ustawieniem tego sterowania. Skażę to. No właśnie, kurde, to PlayStation TV, ja kiedyś pokazywałem tam przy okazji jakieś tam Raspberry Pi, to co, nie? I pokazywałem PlayStation TV, tylko ja wtedy nie miałem tego wszystkiego, co teraz mam. Ja sobie ją przerobiłem, ponieważ ten sprzęt został przedostany przez... olało go totalnie, sklep jest nieuaktualniany i tak dalej, to ja sobie to, powiedzmy, zmodowałem. I schakowałem. Dokupiłem adapter, wsadziłem kartę, teraz tam mam chyba 256 GB. I pościągałem wszystko, co było możliwe. Oczywiście musiałem zrobić delikatny downgrade,
bo na tym oprogramowaniu, które już jest chyba od roku na serwerze, bo w sumie nic nie zmieniało z tym, to można tam spoko uruchamiać gierki z PlayStation Vita, tak? Jakieś tam haki czy coś takiego. Piraty po prostu, nie? Ściągać i to działa. Ale ja chciałem mieć dostęp właśnie do PlayStation Portable. No i udało się, zrobiłem downgrade. Za pierwszym razem jak robiłem downgrade, to mi nie pykło. I przyblokowałem prawie konsolę, prawie zdepą. Myślałem, że ją wyrzucę, ale w końcu się odblokowała. Zaktualizowałem z oprogramowania ze strony Sony. Sony jeszcze nie banuje, może już zaczęło banować. Nie banowało przynajmniej wcześniej, tak jak Nintendo banuje Switcha, nie? Jak ktoś ma przerobionego się połączy, jak ma źle przerobionego, to dostanie bana. Ja tak sobie zbanowałem, bo też mam przez to, że tam uruchamiam te emulatory i tak dalej na Switchu, to mam zhakowanego, no i dostałem bana, nie? Ale to skacze, nie da się jeździć. No, ale... Ale dojechałem. I teraz nie mogę wyjść stąd, patrzcie, no. Powinna być klawiatura chyba podpięta. Żaden przycisk mi tutaj nie reaguje. O, dobra. PESX, czy jakoś tak. Dziwne, że... Czekajcie, bo teraz analog może zadziała znowu. Jest, kurde, nie to wcisnąłem. Czy ja wcisnąłem wcześniej? O. Dobra, gałka. Nie. To działa mi do góry, nie wiem dlaczego. O, exit, dobra. Możecie próbować konfigurować. Ja już raz walczyłem z tym i w ogóle nie mogę żadnego pada skonfigurować poprawnie. Ogólnie dobór gier jest fajny, bo Ridge Racer też jest fajny, Street Fighter i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej też jest fajny. Ale mówię, na PlayStation TV te gierki z PSP działają genialnie. Sporo na rozdzielczość jest nie taka, jakby się chciało, ale też są haki, które pozwalają zwiększyć rozdzielczość na PlayStation TV gierek z PlayStation Portable. I to chyba kiedyś Wam pokażę. Tylko muszę jeszcze się trochę pobawić tym, bo na razie zapchałem całą kartę pamięci i... A, bo jeszcze gierki z PlayStation 1 się uruchamiają bardzo ładnie też. Też tam są programy hakujące, zmieniające wygląd tych gier z PlayStation 1, więc... No, PlayStation TV naprawdę żyje, tak jak kiedyś żył Dreamcast, tak jak później żył, nie pamiętam, Xbox 1, ten klasik taki, nie? To teraz PlayStation TV rządzi i tak samo Nintendo Switch, bo pełno jest aplikacji Homebrew, które się uruchamia bez większego problemu na zhakowanych Switchach, na tych nowych się jeszcze nie da. Chociaż podobno tam pracują, ale to już pracują kilka miesięcy i nie mogą sobie poradzić. Szczególnie oni chcieli zhakować Switcha Lite'a. Dobra, ale wracając do tej składanki, to jeżeli chodzi o wygląd, o treść i tak dalej, jest bardzo ładnie. I jeżeli ktoś by chciał zbudować sobie na tym swoją składankę, to chyba jest to godne polecenia, bo wszystko wygląda tak w miarę dobrze, poza takimi drobnymi szczegółami, jak w niektórych przypadkach, na przykład tutaj jest nieujednolicone, czyli tutaj mamy okładki 2D, tutaj mamy nagle ze screenshotem. Ja lubię mieć wszystko w jednym stylu, nie? Ale ogólnie ten motyw mi się bardzo podoba i kawał dobrej roboty. Można polecić zdecydowanie, w przeciwieństwie do innych składanek, które w ostatnim czasie pokazywałem. To było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć.